Mieszkania jaskiniowe Langenstein. Pierwsze mieszkanie istniało tu już w 1787 roku. W latach 1855-1858 w piaskowcowej skale wykuto 10 mieszkań. Prace nad mieszkaniami wykonywali młotem, kilofem i dłutem i trwały od 2 do 5 miesięcy. Małe mieszkania o powierzchni około 30 metrów miały podobny układ i każde z nich posiadało pokój dzienny, sypialnię, pokój dziecięcy oraz piżarnię. Nad jaskiniami znajdowały się pastwiska. Wypas owiec i kóz miał na celu zapobiegać wyrastaniu krzewów oraz wzrostowi drzew. Ostatnie mieszkanie opuszczono w 1916 roku. Do około 1990 roku służyły już jako stajnie dla zwierząt lub piwnice magazynowe. Zapraszam na spacer po domach wykutych w skale. Takie małe okiennice. Miniaturowy ogródek. Zaraz wejdziemy do środka. Zobaczymy jeszcze tutaj z zewnątrz, jak to wygląda. Zobaczcie, jakie małe drzwi. Sobie, że tutaj normalnie spali. Tutaj troszeczkę więcej wyposażenia jest. Zjedzone przez korniki. O, i mamy sypialnię z prawdziwego zdarzenia. Widać, że raz na jakiś czas zostaje tutaj podtopiony ten teren. Przez to bardzo szybko meble drewniane gniją. Zastanawiam się, co tutaj było. Przejście do kolejnego pokoju? Nie. Albo wentylacja. U góry widzimy komin. Tutaj ten dom musiał być trochę bardziej rozbudowany. Kuchnia. Tu mamy kuchnię. Tu już widać, że bardziej nowoczesna. Kredensik. Powiem wam, że bardzo mi się to podoba. W ogóle nie wspomniałem wam, znajduję się w Niemczech. Zobaczcie. Rewelacja.
cała spiżarka. Daty wyryte w ścianie wskazują na 1858 rok. Zobaczymy resztę domków. Zobaczymy resztę pomieszczeń. To jest naprawdę rewelacyjnie, zobaczcie. Sypialnia. Kolejny domek. Zobaczcie, jakie malutkie okiennice. Ale ile ktoś musiał włożyć pracy, żeby to wszystko wykuć. Co jedyne, co jest fajne, to że jest tutaj bardzo chłodno. To mi się tutaj podoba najbardziej. Ja lubię spać w chłodnym. Więc te jaskinie są rewelacyjne dla mnie. O, tutaj mamy kolejne łóżko. Coś w rodzaju salonu. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo tutaj podoba. Fajnie tak cofnąć się jeden wiek do tyłu. Podobno ostatni mieszkańcy wyprowadzili się tutaj w 1916, także nie aż tak dawno temu. Ale dziwi mnie, jak oni sobie tutaj radzili. Myślę, że to dobre miejsce, żeby się pożegnać już z wami. Moja kolejna wyprawa odbyła się w Niemczech, w wiosce wykutej w skale. Jeśli ktoś z was zna podobne miejsca, możecie mi również wysłać na maila lub w komentarzu pod spodem pod filmem. A ja lecę dalej szukać kolejnych pięknych miejsc. Na razie.